Hej, czym dajcie, z tej strony Gilatkis i to jest oczywiście Bee Swarm Simulator, tak myśleliście? Nie, to jest Bee Swarm RNG. Będziemy grać w grę RNG oczywiście. Nie wiem, czy gra jest w jakikolwiek sposób powiązana, czy nie jest powiązana. O kurde, na 100k, to jest 100k, jak to było? 100k, co? Chwila. 100k egg, okej. 100k egg. Redeem. Successful. Proszę bardzo, dostaliśmy jajko. Także możemy otwierać normalne jajka, albo możemy też otwierać inne. Na przykład w sensie możemy tu rolować i dostajemy na przykład Brave Bee. Proszę bardzo, dostajemy jeszcze miodek za to. Możemy też kliknąć na to jajko i use. Dobra, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Bugged Bee. Okej. To nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Mamy tu pszczółki. Mamy już dwie. Jedna jest na 569 tysięcy i istnieje ich. A, istnieje, trochę się przełącza powoli, ale niech będzie. Robimy equip, proszę bardzo, jaka ładna. Bugged Bee. Dostajemy też gifty, widzę co raz na jakiś czas. Mamy też jakiś sklep, w którym możemy dostać różne pszczółki. Tu są nawet, są huge po 1%. Okej, tu są cukierki, widzę. Ja mam 10 na razie tych cukierków, to niezbyt wiele mam szczęście zrobić, ale no. Trzy razy, tu nie wiem do czego są te kwiaty. Tu są jakieś pieniądze, też nie wiem do czego. I tu jest coś jeszcze, dobra, na razie nie chcemy. Jeszcze jest te event bees. Proszę bardzo, nie możemy tu chyba nic więcej zrobić. Tu nie mamy nic, feedback. Upgrades. It gives you boosted luck. Dobra, czyli możemy upgrade'ować, na razie dosyć prosto jest to zrobione. To mamy achievementy. Zroluj i nagrody jakieś. Zroluj 100 tysięcy razy, okej. Mamy też jakieś craftingi, widzę, jak będziemy zbierać rzeczy, ale na razie nie mamy tych rzeczy. Czyli realnie jedynie co nam zostało na chwilę obecną, to oczywiście siedzenie i cały czas rolowanie, aż dostaniemy coś dobrego. Widzę, że 1 na 38 cały czas gra chce nam dawać. Mam jakiś luck razy 3, więc zobaczymy też, co z tego wyjdzie. A blue Parker, complete for reward. Okej, okay. Faceless Bee. Cały czas pieniążki. Brave Bee. Czy ja muszę... Aha, mogę po prostu w ten sposób. No to jest dosyć akurat łatwe, proszę bardzo, lecimy. Cyk i easy. A, tutaj teraz, dobrze. Niestety nie mogę naraz rolować i naraz grać, więc no, to będzie znikać. Nie, nie będzie znikać. Myślałem, że to będzie takie właśnie... Dobra, idziemy dalej. A bo to w tą idzie. To idzie w tą, a to w tamtą, okej. Nie... Dotknąłem! Naprawdę dotknąłem? Jezus, oj. Dotknąłem! Jeszcze raz, dobra, po kolei, dobra, idziemy na spokojnie. Idziemy, przechodzimy, ja się tu nie bawię, nie boję. Idziemy, zrobimy to, dostaniemy jakąś nagrodę. Może będzie to jakiś potek na szczęście i będzie git. Bo po tym, tam już jest w sumie koniec, więc no. Nie ma jakiegoś większego problemu w tym wszystkim. Dobra, idziemy tak. Teraz idziemy tędy, poza tym, że gra trochę przycina. Okej, i jesteśmy. Congratulations, rewards i... Nie wiem, co dostaliśmy jeszcze, więc tu mamy jakiegoś gifta. Daisy Flower dostaliśmy. I Jelly Luck. Okej, czyli mogę to, tego gdzieś użyć. To są moje pszczółki, to są moje itemy. Daisy. Szansa na zdobycie lepszej tego na 50 rolek. Okej, ciekawe, zawsze jest czasowe, a nie na ileś. Plus 2 laka na 10 minut. Dobra, stakuje się. Dobra, to lecimy. Od razu Vampire Bee, 2,85 tysiąca. Nice. Gifted Basic Bee. Fajne. To jest jakiś zone drugi, nad którym oni będą pracować. Aster Bee. Fajnie. Pszczółki pszczółkowate. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Więc siedzimy głównie tu i robimy kasę. Nie wiem też, za co dostajemy cukierki. Mam 72. Czy ja dostaję je za jakieś lepsze po prostu pszczoły? Czy jak mam to rozumieć? Och, czyli jak eventowe wypadną, widzę. Po prostu jak wypadną eventowe, to wtedy dostaję więcej. Chociaż może też za zwykłe. Muszę też patrzeć na tego. Nie wiem, czemu tu mi cały czas gra wyświetla. Czy mogę użyć drugi raz tego samego kodu? 100k egg. Already redeemed. Dobra, czy nie? O, teraz mam plus 11 laka. O! Dobra, ja nie narzekam w takim razie. 970. Jeszcze jedna. A Galaxy Void Bee. Okej, dostałem dużo. Upgrades. Większe szczęście, daje więcej miodu. Jeszcze większy mnożnik. To się kupuje raz? A, to się kupuje raz! Dobra, okej. Myślimy, że to będzie jako poziomy. No dobra, to musimy posiedzieć i poklikać chwilkę. Void Bee. Wiadomo, najlepiej było, jakby cały czas leciały, to oczywiście najdroższe, ale no. A i tu jest indeks, widzę też. Dobra, niech będzie, jest indeks. Klikamy. Jak z naszym indeksem stoimy? No, o Boże, po 1 bilion nawet są jakieś.
4,7 biliona. Okej, tu są jakieś... A, nie są po kolei, widzę. Dobra, niech będzie. Mamy gifta do odebrania, bardzo chętnie. Będziemy go mieli w items. Pięciokrotna szansa. Nie wiem, czy to jest z tego, czy to się doda. Dodało się, okej, po prostu się dodało. Myślałem, że się jakoś pomnoży, będziemy mieli razy 10 na przykład lepszego laka czy coś, ale niech będzie. Hasty Bee! Proszę bardzo, lecimy dalej. Galaxy Basic Bee. Tej jeszcze akurat nie miałem, to fajnie. Znowu Hasty Bee. Pyk, pyk, pyk. Dalej. Faceless Bee. No, bez rewelacji, szczerze mówiąc. 11 tysięcy Galaxy Looker Bee. Już mamy 700 tego. 700 miotku. Fajnie, fajnie. Gifted Brave Bee. Wydaje mi się, że powinienem teraz zainwestować w ten upgrade, który daje mi więcej kasy, bo już naprawdę fajnie ta kasa leci. Bo trafiamy rzeczywiście lepsze i rzadsze te jednostki. Tylko muszę zobaczyć, za ile to jest. Upgrade z tym. A tu też mogę kupić za 3000. Gives you more honey. 1500. To i tak jest w sumie kolejny na liście, więc no. Tylko trzeba najpierw nazbierać na to wszystko. Lecimy. No 81 to nie jest nic nadzwyczajnego, nie oszukujmy się. Coś lepszego by się przydało. Jeszcze raz. Void. Tu mam jakieś w ogóle razy dwa szczęście, przez to, że mam premium 228. Lepiej, ale dalej nie jakoś rewelacyjnie. Hasty Bee, kurde. Jeszcze te cukierki będę musiał zobaczyć, czy w ogóle na coś będę w stanie uzbierać. Dobra, jeszcze raz. Teraz tysiak minimum. No kurde, 380. Więcej poproszę. 114 to dalej jest nic praktycznie. Dalej. 228. Dobra, ale mamy półtora. Upgrades i kupujemy ten upgrade. Dobra, jest purchased i teraz 4,5 kolejny kosztuje. No dobra, niech będzie. Niech tu będzie, bo tak musi być. 114. Jakoś to moje szczęście spadło strasznie z rowerka. To są to eventowe. A do czego ja miałem wykorzystać? Items, bees, craft. Nie, no tu nie mogę craftować, bo nie mam tych rzeczy. Gifted Frosty Bee. No muszę mieć jakieś lepsze pszczoły, żeby tu coś pokraftować. Szczerze mówiąc, tylko do czego mi cały czas jakby... A, tu za roboxy mogę pogodzić. Star Flower, Galaxy Flower. O, to będzie pewnie. Bo to będzie jak tego, jak potek, który będzie dawał mi mnożnik lepszy. Tak jest, pewnie, na pewno tak będzie. Items. Razy 30 mnożnik na 20. Dobra, proszę bardzo, robimy to od razu na 60, cyk, dobra, i lecimy. Tu, no i Gifted Hasty Bee 1000 coś, no i tak można lecieć. 5000 Galaxy Hasty Bee, dobrze. 950, niech będzie Bubble Bee, zawsze się oczywiście odblokowuje. Bako Bee, tego też nie było jeszcze. Mamy 60 fajnych rolek, więc możemy fajnie podziałać. Dalej, cyk, Bubble Bee. Czy ja w ogóle mam jak wykorzystać to? Bo jakby cały czas patrzę, tu są tylko te cukierki. 2,5 tysiąca cukierków. No to trochę jest. Nie wiem, czy mi się uda uzbierać aż tyle, bo dostaję dosyć małe ilości. Chyba, że nagle mi coś wypadło, nie wiem, na 1 na 10 tysięcy. Czy, nie no, już miałem 1 na 10. 1 na 100 tysięcy. Reaper Bee. No, też bez rewelacji. Gifted Bubble Bee. No, już lepiej na pewno. Lecimy dalej. Gifted Looker Bee. Jak już leci powyżej 1000, już jest całkiem nieźle. Ale no mogłyby lecieć cały czas takie powyżej 10 tysięcy, to w ogóle byłoby perfekcyjnie. Frosty Bee, 1, no w sumie 2000. 1500 mamy, musimy 2000 mieć na kolejny upgrade. 400 coś dopiero cukierków. Cukierków, o, 1 na 47 tysięcy! Wow, dobra. Tylko teraz tak, ja mogę mieć jedną pszczołę przy sobie, czy mogę mieć kilka? 1 na 47 tysięcy, to chyba tu, to jest ten. Equip. A, mogę mieć tylko jednego założonego. No to nie mam lepszego na razie niż tego, więc trudno. Można mieć tylko jedną pszczółkę założoną. Niech będzie, niech będzie. To nie jak pety, że można mieć kilka założonych tylko w ten sposób. Dobra. O, 2000, to mogę jeszcze szczęście zwiększyć. Dobra, mamy szczęście razy 29, a jak zrobię tu... Luck Multiplier razy 33, okej! To już się zwiększyło znowu, już bardzo fajnie. No te cukierki to coś mi się wydaje, że nie będziemy mieli szczęścia. Mamy dopiero 500, a już tyle czasu kręcimy. Joker Bee. No na pewno dużo odblokowujemy... jak to się nazywa? Indeksu. Szkoda, że nie ma w sumie zadania, że jak losujemy... 1 na 94 tysiące, nice! Że jak losujemy to z indeksu dostajemy dodatkowe pieniądze za to, że właśnie tak zrobiliśmy. Dobra, Pumpkin Bee. O, to za to powinno chyba dać więcej... dyni. O, więcej cukierków, może więcej dyni. Patrzę na dyni i mówię więcej dyni. Galaxy Basic Bee. No nie. Jakaś powyżej 100 tysięcy. Była prawie, 90 coś tysięcy było. Ale taką powyżej 100. Gifted Hasty Bee. No nie, lepszą.
Kurde, 1 na 114. Na 1400, przepraszam. Jezus. Na 1140 chyba w sumie, patrząc na to. I 1140, tak, 1140. Jeszcze mamy 27 fajnych losów, które nam pomagają. Zaraz zbieramy 2000. Kolejny mnożnik powinien nam siąść. Dobra, zobaczmy, czy tak jest rzeczywiście. Gives you boosted luck 3000 teraz. Give you more candy. Dobra, zróbmy to. Not enough. Jak not enough? 2000 kosztuje. Jeszcze więcej laka. Dobra, to kupujemy w takim razie. I raz 33 dalej jest, więc nie wiem, jakie tu szczęście większe jest, ale no. Nie będę w to wnikał. Otwieramy. Kurde, no takie do 1000 to nie. Dajcie coś dobrego, coś dobrego. Coś takiego, że jak zobaczysz, będzie i taka była reakcja wtedy. Tak. 21 sztuk jeszcze. Kurde, no. Nie jest to za dużo. Dalej jest to pomnożone. Dostaliśmy gifta, widzę. Fajnie. Co będzie w gifcie? Coś tu znowuż. Czy ja już to miałem? Star Jelly. Plus 5 na 10 minut. A to inny. To jeszcze inny. Dobra, to mamy więcej laka. Ło, legendarny Fog B. 28 tysięcy. Dobra, jak już widzę napis legendarny, to już jest nieźle. 10 tysięcy. Dajcie nam jeszcze lepsze. Jeszcze lepsze. Ale cukierki lecą tak powoli. Chryste. Nawet 1000 nie wbije, szczerze. Nawet 1000 nie wbije. Galaxy Void Bee. To było, pamiętam, na samym początku było. Galaxy Faceless Bee. Wszystko jest Galaxy, kurde. Bumblebee. Bubblebee. Bumblebee, za dużo Transformersów, kurde. Vampire Bee. Ostatnie 11 sztuk. Gifted Hasty Bee. Tam oczywiście nie możemy jeszcze przez 2 minuty albo 5 minut, bo widzę, że coś tam się wiesza trochę. Gifted Frosty Bee. No 19 tysięcy. Jakby to było, tam jeszcze jedno zero było, no to byłoby super. Jako 180 tysięcy, ale no. Idziemy dalej. Galaxy Hasty Bee. No kurczę. Nie sądzę, że dostanę coś lepszego niż to, co dostałem oczywiście tutaj, czyli tego 500 coś tysięcy, ale no. Nie oszukuję się. 4. Gifted Hasty. Nie, tysiaka, nawet nie będziemy mieli tych. Tysiaka cukierków. Vampire Bee. Te 3000 potrzebujemy na upgrade. Bucko Bee. I ostatni. Ostatni na większym laku. Galaxy Astro Bee. No to mamy jeszcze 3 gorsze. Gifted Hasty Bee. No 18 laka. To już praktycznie połowa tego, co robiliśmy. Połowa. I ostatni. Galaxy Brave Bee. No cóż, w takim razie jestem tak naprawdę w stanie kupić tylko kolejny upgrade mojego laka. Z 12 na 13 wchodzimy. A póki co ja dziękuję wam bardzo serdecznie. Jak chcecie zagrać w grę, to oczywiście link jest w opisie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, no i cześć!